Witajcie, kochani u Eli. Skarby, wiecie co? Miałam zrobić to herbatkę z Elo, czy tam kawę, już zapomniałam, co nawet miałam pić z wami. Ale wiecie, wiecie dlaczego nie przyszłam dzisiaj? Z jakiego powodu? Ojej, co tam trzaska. Z takiego powodu, że brzydko wyglądam, po prostu nie chcę straszyć was. A no mogłabym oczywiście jakieś bajki opowiadać, no nie, że to, ale taka jest prawda i co ja mam ukrywać, wyglądam okropnie, nawet sama na siebie nie patrzę odwójnie w lustro, to co ja będę was straszyć. Przychodzę do was z rozkładem partnerskim, oczywiście nie musicie mieć partnera, to tylko się tak rozkład nazywa, możecie mieć kolegę lub przyjaciela, no oczywiście kogoś, kogo znacie raczej, wypadałoby, no nie, i przynajmniej żeby ta osoba was też znała, to też by było fajnie. I tu potem literki zobaczymy z imion i sreberka. Także kochani, każdy ma Lenormand każdą swoją talię. I tu opcje są, które sama narysowałam. Jakby nie było tak za bardzo szczegółowo, to tu jest, to są ludzie, tak? Tu klęczy. Wiem, że wygląda bardzo tak, no, oryginalnie, no ale taki talent mam. Nie ukrywam, mam talent. Dobra, kochani, zaczynajmy tak, po prostu co ja mam robić. Dobra, ja zaczynam od tego i ten, no i idziemy. Właśnie, spauzujcie, jak potrzebujecie czasu. I zrobimy po prostu rozkład partnerski, kochani. Karty przytasowałam wcześniej, ale jeszcze raz potasuję troszeczkę. One wcześniej były potasowane. Dla tych wszystkich, którzy wybrali tą opcję i te karty. Niech pokaże się cała prawda dla tych osób. Dla tych wszystkich, którzy wybrali tą talię. Związek, układ, relacja partnerska. Związek, układ, relacja partnerska. Zobaczmy, co będzie. To trochę potasujemy, co tu dla was. O, ptaki, może jakieś plotki. No i teraz będziemy zaczynać. Co jeszcze tutaj dla was? Drzewo. Zobaczymy, co wniesie. Co do rozkładu. Może po prostu długo będziecie żyli. Przy drzewie, jak najbardziej. Układ partnerski. Ty i osoba, którą pytasz. Dobrze. Po tej stronie jesteście wy. Tu co macie w głowie. To co macie w marzeniach. Co czynicie i co ukrywacie? Nikt by nie chciał wiedzieć, nie? Tu jest ta osoba, o którą pytacie. Co ma w głowie? Oczywiście w inną stronę robimy. O to chodzi, że marzenia powinny być waszą stroną. Dlatego marzeń po tej stronie nie robi się, a po tej. Odwrotnie się kładzie po prostu dla tej osoby. No i karty. Wasze wspólne, że tak powiem. Dobra, kochani. Na głowę położymy. Niech tak przestanie dużo myśleć. No, kochani, tu jest wasza strona. To jest ta strona tej osoby, o którą pytacie. A to jest wasze coś wspólne. I tak zaczynamy od karty, która jest w środku. A w środku jest karta, się nazywa serce. Tu są myśli, tu są marzenia. Tu są, co czynicie w tym układzie, w tej relacji, co w ogóle czynicie i co skrywacie. I potem do tamtego dojdziemy. Także na początku zobaczymy, co jest u was w sercu. I u was w sercu jest, kochani, karta, się przyglądam, pierścionka, skarby. Wiecie co, to jest fajne, ponieważ karta pierścienia, no to pokazuje, że chcecie wejść w jakiś w sercu, macie pragnienie wejść w stały związek, nawet małżeński, nawet co niektórzy by chcieli małżeństwa z tą osobą. Jeżeli nie miało być to za bardzo związane z tą osobą, to w sercu może potrzebujecie mieć stałą pracę. To dla was jest ważne, bo nie samą miłością przecież człowiek żyje, no nie? No i tak, że bynajmniej no, w sercu jest pierścionek pięknie, potrzebujecie związku. Albo takiego praca na etat stała, taka praca, albo po prostu związku takiego no ściśle takiego trwałego, takiego nie jakiś tam boyfriend, dziewczyna, chłopak, idziemy do kina, tylko takiego normalnie jak małżeństwo, nawet bym powiedziała.
takiego partnerskiego związku. No to macie w sercu. Na górze to jest, nie ma żadnego problemu, ponieważ to tak wygląda jak głowa. Zaraz się zwalę. Na górze to jest właśnie w karcie myśli, co myślicie, ogólnie co myślicie, i tu są bociany. To przy was ja wam powiem, że to jest, myślicie o zmianie. Myślicie, co niektórzy, nawet o założeniu rodziny, o dziecku. Może ktoś myśleć o przeprowadzce, bo bociany same z siebie mówią o tym, jak bociany zmieniają na wiosnę, czy tam kiedy odlatują, przylatują, tak? No i znowu wiecie, że bociany pokazują to, że myślicie o zmianie miejsca pracy, co niektórym może nie jest ważne aż tak związek, tylko myślicie właśnie o pracy, że umowa i w myślach też macie to pracę, lub... przepraszam, że tak trzaska, się napieprzę, idiota, z drzwiami samochodu pod moim oknem. Delivery, oczywiście, z Tesco. A wszystko się trzęsie. Mam okno potwierane i no do, i mam tutaj pokój przy ulicy akurat, on tu podjechał. Jezu, jak nawala tymi drzwiami. I ten... I w myślach właśnie macie potrzebę albo założenia rodziny, niektórzy może nawet dziedziusia, no już nie będę podnosić, będziecie widzieli, nawet dziedziusia może, co niektórzy by chcieli. I to jest w myślach właśnie na poziomie, kochani, myśli. No ale to wiecie co, w marzeniach to nie macie za bardzo uczciwe, aż ja zobaczę, co to jest za numer, ponieważ dawny kart nie, ja po numerach, a siódemka, to jest wąż. Jezu, jak napisałem tu siódemkę. Czarno, na ciemnogranatowym tle, ale mieli wyobraźnię. Kochani, w marzeniach to macie troszeczkę dziwnie, ponieważ marzenia wasze, tak? A tak naprawdę karta węża. To jest w ogóle nie fajna karta. Może chcielibyście ewentualnie, jak ja mam to na marzenie, przełożyć węża, że może chcielibyście coś przyciągnąć, coś przełożyć, bo czasami w wężu to jest właśnie... Jeżeli chodzi o czas, to coś się przyciągnie, to może wy chcecie coś przyciągnąć w czasie. Jakbyście chcieli, żeby wasz czas był waszym sojusznikiem, coś wam może tym zależeć, bo tak naprawdę w wężu to co, marzycie o kobiecie zawisnej, fałszywej? No takie, wiecie, bo w wężu to, to raczej negatywna karta, że ona stała dla nas w marzeniach, no to... Wąż jedynie, powiem wam, że ostrzega przed plotkami i fałszywym przyjacielem. To może po prostu marzylibyście, żeby tego fałszywego przyjaciela w swoim życiu nie mieć. I nikogo fałszywego i w ogóle żadnej osoby zawisnej, żadnych plotek, no bo to trzeba by było na pozytywną stronę odwrócić. Bo jeszcze wąż ostrzega w ogóle i mówi, że ktoś manipuluje, no nie? To może wy po prostu marzycie o tym, żeby tego nie było, żeby nie było żadnej manipulacji, wami nikt nie manipulował, żebyście mieli taki świeży grunt, no nie? No bo to jak tego węża mam tutaj przeczytać na pozytywne. No i tutaj karta na dole, to co czynicie, bierze następne czarne tło na granatowym. I co czynicie, i tutaj karta jest niedźwiedzia, kochani. Tutaj to przynajmniej widzę lisa. Tutaj karta jest niedźwiedzia, to co w waszych poczynaniach jest ogólnie, czy w stosunku tej osoby, czy jak. To jest, jesteście na pewno opiekuńczy. Jeżeli widzicie tą osobę, to na pewno staracie się nią w jakiś sposób, no nie to, że koniecznie zaopiekować, ale czy zrobić herbatkę, czy coś miłego. Ponieważ niedźwiedź, jak mnie było, wiesz, to on pokazuje niedźwiedzia, a wy możecie być kobietą, no nie? To ktoś jest po prostu skryty. To może czynicie to, że jeżeli ktoś dla was na przykład wyjawi tajemnicę, to wy tę tajemnicę tak ukrywacie, nie paplacie o tym. W niedźwiedziu też można powiedzieć, bo to jest tak ogólnie skromny, skryty, opiekuńczy człowiek, silny. To może co będziecie, może czynicie co? Że jesteście silni w tym swoim postanowieniu jakimś, że trwacie, nie jesteście ugięci, nie, na przykład nie rezygnujecie z czegoś. To niedźwiedź pokazuje właśnie jak najbardziej to siłę, powiem, kochani. I jeszcze niedźwiedź, tutaj to najbardziej pokazane. Niedźwiedź popada często w gniew. To wam powiem, że jeżeli to co czynicie, to możecie denerwować się, za bardzo się frustrować i jakieś takie macie może chwiejne nastroje, może popadacie często w gniew. Łatwo was zdenerwować może jest.
Też może być, wiecie, tutaj przy tym, bo to, co jakbyście co czynili, może po prostu ta sytuacja was denerwuje i irytuje, może nie idzie tak jak trzeba w odpowiednim kierunku z tą osobą, o którą pytacie, albo próbujecie w tej, właśnie w tym czymś być silni, albo po prostu łatwo jest was zdenerwować. Tutaj ta karta to w ogóle o nerwach mówi. No i kochani, to co wy ukrywacie, u was jest tak, list to jest tak naprawdę manipulowanie kimś. Czasami mogą być kłamstwa. List w ogóle przynosi takie oszustwo, takie coś nieszczerego. I to jest właśnie to, co wy ukrywacie, że jesteście nieszczerzy i manipulujecie tą osobą. Na przykład jesteście nieszczerzy i kłamiecie w tym, że jak ta osoba pyta: interesujesz się mnie? Mną? Oglądasz mnie w social mediach? A wy: nie, broń Boże, nawet nie znam twojego profilu. Wiecie, takie historie. Nie mówisz jakieś wielkie kłamstwo, ale jakieś kłamstewka w lisie na pewno są. I co tu jeszcze moglibyście ukrywać? Moglibyście w lisie ukrywać, że na przykład na coś chorujecie. Bo wiecie co w liście, to jest taka ciekawostka. List w ogóle jeszcze mówi nam o tym, że to jest taki wpływ fizyczny właśnie, tak jak głowa, cały właśnie ten nos, uszy, szyja. Takie laryngologiczne sprawy. I moglibyście to ukrywać, a to po co przed kimś? I takie na przykład właśnie, że choroba nie jest dobrze zdiagnozowana, trzeba by było jeszcze raz się skonsultować z lekarzem. No, nie wiem, czy tego pewnie byście nie ukrywali. No to bez sensu. Dobra, kochani, teraz osoba, o którą wy pytacie. Osoba... Ojejcie, kto daleko jest. Nie chcę wam tam głowy swojej okropnej wsadzać. Osoba, o którą pytacie, ma w sercu dom. To powiem wam, że na pewno to jest... Ona ma sprawy domowe na głowie w tym momencie. Może to być jakaś firma rodzinna, może po prostu zajmuje się w sercu, no i to ważne jest, że po prostu tata coś komuś tam dla niego, dla niej przypisał i on musi rozwijać jakieś tam zdolności w firmie rodzinnej. Ponieważ dom to nie zawsze dom, ale czasami firma, ale to tylko rodzinno, nie jakieś takie inne firmy, to może pokazywać. Co w sercu ma? Może dobrobyt, może na coś czuła teraz, zbiera pieniążki, może w sercu chce stabilizacji, a szczególnie właśnie w życiu takim prywatnym, wiecie, w takim związku, no nie, to z wami bym powiedziała, że może chcieć stabilizacji, jeżeli jesteście w miarę na takiej już zaawansowanej no, relacji by było. W ogóle karta domu jest dobrze. Ta osoba po prostu w sercu jest domową osobą. Niekoniecznie już mówię, że jest domatorem, tak? Ale dla niej dom jest ważny. Ta stabilizacja, to właśnie takie poczucie, że ma gdzie wracać, jest bardzo istotne i mi się wydaje, że to jest chyba tutaj czuję najważniejsze. Już pomijając tam te firmy, to wszystko rodzinne. Mi się czuje tak, że po prostu ta osoba chciałaby z wami właśnie takiej stabilizacji, może nie z wszystkimi, ale jeżeli ktoś czuje, że ta strona odpowiada, to tym bardziej ta będzie odpowiadała. To sobie wyczujcie, kochani. W myślach to... Aha, właśnie widzicie? I tak, ponieważ w myślach ta osoba ma klucz. To znaczy klucz to jest właśnie przeprowadzka, nowe mieszkanie. Powiem ci, że ta osoba może chciałaby się przeprowadzić z tobą, albo sama musi gdzieś się przeprowadzić, zmienić mieszkanie. Ona by w myślach ma... Zastanawia się, czy ma jakieś możliwości w życiu, żeby od niej osiągnąć sukces. A widzisz, jak dla niej tak zależy, to wszystko tak krąży między sercem a myślami. Chce jakiegoś sukcesu, a w miłości ten klucz to właśnie w myślach ma, że chciałaby, żeby się pojawił nowy związek. Nawet jeżeli jest w związku, to przy kluczu ona chce nowego związku. I teraz tak, ta karta, która jest tutaj, co była tutaj, bo to jest blisko siebie, tak, to jest właśnie marzenia. No widzicie, u tej osoby jest piękniejsze marzenie niż u was, bo u was jest wąż. U tej osoby jest konieczynka. Ona by chciała po prostu jakiegoś takiego małego szczęścia. Widzicie, ona nie jest taka zakłamna, że już nie wiadomo, co by chciała. W konieczynce to jest takie malutkie szczęście, nowe możliwości. Chciała może by przezwyciężyć ten żal i smutek, który nosi w konieczynce. Chciałaby, jej marzeniem jest, żeby jeszcze mieć nadzieję w czymś. Może te nadzieje gasną, może ona by chciała po prostu te nadzieje, żeby znowu jakoś się, nie wiem, zrodziły w niej.
No bo taka kończynka to też mówi właśnie o nadziejach. Chciałaby w marzeniach, powiem Wam, że jeszcze na pewno szczęścia, radości, to tak jak kończyna, tak? Ogólnie chciałaby w marzeniach samego dobrego. Zresztą tak jak każdy, kto by chciał w marzeniach czegoś złego. W kończynie samych dobrych rzeczy ta osoba by chciała. Tak zaglądam, co tam jest, bo nie widzę z tak z daleka. W tym, co czyni ta osoba? U Was był tutaj miś, a u tej osoby jest jeździec, bo to jest jedynka. Kochani, ja Wam powiem, że ta osoba już mi się podoba, ponieważ w karcie właśnie jeźdźca to jest, co ona czyni. Ona tak jakby chciała, co czyni? Przygotowuje się na zmiany. Opowiem tak, w karcie jest. A to tak jak w tarocie głupiec jeździec, on zaczyna, tak? To powiem Wam, że ta osoba w zamiarach, ona przygotowuje się na jakąś zmianę, na jakieś wydarzenie, które ona obmyśla. I to na pewno będziecie widzieli, o co chodzi wkrótce. I tak, kochani, i co ona ukrywa? I w karcie tam jest góra. Góra, jak zaglądam. I co ona ukrywa? Może mieć kłopoty, kochani, jakieś, bo przy karcie góry to zawsze są jakieś troski. Ona może o coś się po prostu martwić, może mieć jakieś kłopoty. Możliwe, że miała jakiś uraz, no ale po co by miała przed Wami ukrywać? Chyba, że Wyście chcieli z nią dziś iść na bal, ona miała uraz i się wstydzi przyznać się, że może ma kontuzję nogi, nie wiem. Bo to wiecie, jak po górach się łazi wspinaczka, to taka też pokazuje urazy różne. Ta osoba może ukrywać jeszcze, że coś jej w życiu się nie powiodło, się nie wiedzie. Takie różne, wiecie, niepowodzenia w górach. Ona takie rzeczy ukrywa, kochani. I u Was na ten czas, już tutaj ta karta, widzicie książka, na ten czas ja widzę, że przed sobą macie dużo tajemnic, bynajmniej karty mi tak mówią, że Wy wcale nie jesteście z sobą szczerzy lub ta sytuacja jest po prostu tajemnicza między Wami i Wy wcale nie powiedzieliście sobie prawdy, może w ogóle nic nie powiedzieliście sobie, bo tak jakby nie było, książka pokazuje sytuację tajemniczą. No, to jest u Was taka tajemnica. Jeszcze może być tak, że ktoś planuje podróż zagraniczną, ale to by trzeba by było przez morze. To może razem będziecie ją planujecie, jeżeli co niektórzy są do jakiejś zaawansowanej relacji, a może po prostu któryś z Was indywidualnie planuje tą podróż, bo to jest między Wami. No właśnie, to ta podróż. Kochani, druga karta to jest karta kwiatów. To powiem Wam i Ci, że to jest zaproszenie. To może ktoś naprawdę chciałby zaprosić albo na jakąś randkę, albo po prostu w tą podróż i zobaczyć, że kwiaty i list, a ja Wam mówię, że czemu ja tę kartę z góry nogami puszczam? Tak, kochani, tu między Wami ktoś, tu się zwiastuje takie przyjemne wydarzenie między Wami. Nawet jakiś malutki upominek dar, no tak jak kwiaty, tak? Nic wielkiego. Nie ma tam się spodziewać czego, jakiś tam nie wiadomo czego. Jakiś może bukiecik kwiatuszków, ogólnie miłe towarzystwo, możecie z sobą miło czas spędzać. Powiem, że fajnie, przy kwiatach jest bardzo fajnie, może to być gdzieś jakieś zaproszenie. Szczególnie, kochani, że pod spodem jest list, ale to tak troszeczkę na dalszą przyszłość, ponieważ ta karta pokazuje teraźniejszość, a tu już idziemy do przyszłości, tak? I to właśnie na dalszą przyszłość. To potem list. Powiem Wam, że tu jest wyznanie miłości, może być między Wami w liście, jak najbardziej. Może być między Wami romans, flirt się narodzić. Co u niektórych może być na pewno, ale to te karty te nie pokazują, naprawdę. Bo czasami list pokazuje niepewność. Wiecie, jak masz list, nie jest otwarty i po prostu się zastanawiasz, co to jest, że taka niepewność, tak? Ale nie przy kwiatach i nie przy psie, bo to jest... na pewno powiem Wam, że flirt, romans wisi w powietrzu, wyznanie miłości. Tutaj między Wami jest po prostu piesek. Piesek to jest osoba szczera, lojalna, naprawdę widzę, że fajna któraś z Was osoba jest, lub chyba, że wobec siebie jesteście lojalni. To znaczy, jeżeli mówicie sobie, że jesteście wolni, to naprawdę jesteście wolni. Poczekajcie, ja muszę coraz głośniej krzyczeć, jest ten telefon, co tak wyje. O, Matyldo, co on tak się rozwył? Czekajcie! Matyldo, wszystko pozwalamy. Moje rysunki pospadały. Zamknij się. Ty wyjesz.
Jezu, ja krzyczę coraz głośniej, a ten coraz głośniej wyje. No i kochani, piesek. Bardzo lojalna osoba lub między wami w ogóle jest taka lojalność, powiem wam, kochani. Nie oszukujecie może siebie. Jest, może między wami być wierność, przyjaźń i szczerość. Tak, i to jest, może być dla was oddany człowiek lub wy jesteście oddani dla tej osoby. I kochani, w dalekiej przyszłości, może nie tak aż dalekiej, jak się rozpędziłam, to tutaj są wybory, kochani. Ostatnia karta to jest karta dróg, decyzji. Wiecie, decyzje nie muszą zawsze być związane z miłością, ale to są będą wasze decyzje. Jeżeli tu będzie jakiś flirt, to mogą to być, jeżeli tu jesteś lojalny, patrzcie, jakie piękne tu karty są. Tajemnice, potem zaproszenie, tutaj o wyznanie miłości, lojalny człowiek i wybory. Może wybór, czy wejść w relację, czy nie. No, może gdzieś tam wyjechać, czy nie wyjechać. Jakieś nowe rozwiązania przyjdą do waszej sytuacji. Ja myślę, że dla tej pierwszej jest bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że dla was też. Napiszcie mi w komentarzu, czy wam się podobało. Dajcie dla Eli przyjemność, napiszcie. Jest dobrze, ta muzyka tak nie wyje. Ja tam jeszcze ten mój mały krzyczy w office. Nie wiem, kogo mam przykrzykiwać. Czy tego, co przyjechał z Tesco, czy muzykę, czy syna. Jezu, muszę się drzeć tylko. I tak, żebym ja tego nie zapomniała, kochani. Jak zapomnę, to po prostu nie miejcie do mnie pretensji. To przez to, że tak wyglądam okropnie. Teraz ta środkowa, ok? Przepraszam. I tak, zaczynamy. Weźmiemy na początek. I tak, kochani. Skupcie się na tej osobie, o której chcę się zapytać, ponieważ to jest rozkład, można nazwać partnerski. Tak, o ten o, do tego będziemy teraz. Jest taki rozkład partnerski z Kamfle Normal. Zobaczymy, co karty wam pokażą, kochani. Co tutaj dla was jest ważnego? To spełnienie marzeń. Marzenia, ktoś o kimś marzy. Cudownie. Cudownie. Same cudowności, które troszeczkę pokazujemy. Dla tych wszystkich, którzy wybrali tą talię, chciałabym zobaczyć, jaka jest sytuacja, żeby jak największej liczby osób mogło to się spełniać. Kobieta patrzy, tęskni. To już by było chyba koniec. Dobra, i teraz tak, tutaj do tej, o, do tego rysunku, wy, osoba pytająca. O Matyldo, co u was tutaj w sercu? Wiecie co? Dzieciaki, co wy? Nie można tak się denerwować. Dobra, tutaj położymy jego. O, patrzcie, jego tu i od razu on. Boże, gdzie ja tu kładę za wysoko? Się tam nie położę aż tam. O, pięknie. No, ale dom do góry nogami. Wszystko do góry nogami. Wasze karty. Znowu księga. Znowu tajemnice. Ajajajajaj. Dobra, dla tych, o, ja mu teraz położymy na głowie. Kochani, dla tych wszystkich, którzy wybrali tą środkową, tutaj jest wasza strona, to jest strona osoby, o którą teraz pytacie, a tu jest te wasz ten środek, tak? I co wy macie w sercu? No kochani, ja nie wiem, kto to wybrał, ale w sercu to naprawdę energia dziwna. Albo wy macie w sercu straszną ochotę na seks, że nie możecie się po prostu powstrzymać, bo rózgi to też, i to tak jak z 50 twarzy Greya, wiecie, taki ostry, nie tam jakiś na misjonarza, no po prostu, albo macie w sercu jakiś konflikt, nie wiecie, co zrobić, cierpienie może być przy rózgach, mogą być jakieś, jeżeli jesteście w relacji, to mogą być między wami kłótnie, może się pokłóciliście, lub ciche dni przy tej karcie, bynajmniej w sercu nie macie fajnie. Oprócz tego seksu, to nic fajnego nie ma. Mogą być takie, wiesz, potrzeby takie. Ale jak ktoś takich nie ma, to wszystko na niefajne w sercu się rozgrywa. No, no tak o. I tak, kochani, w myślach to widzę, że macie, chcielibyście coś takiego porządnego, takiego, jak to się mówi, na zawsze. Może byście w myślach chcieli po prostu, jeżeli co niektórzy, to mieć dobre zdrowie, ponieważ tu jest... karta ta pokazuje drzewa, bardzo długowieczność, wiecie, długie życie, naprawdę, długie życie w dobrym zdrowiu. Karta drzewa tak pokazuje. To może po
po prostu, co niektórzy w myślach mają, tak jak tam było jakby o pieniądze, tu może bardziej zdrowie, chociaż troszeczkę, wiecie, pytamy na partnerskie, ale może dla Was też to jest ważne. Powiem tak, że w myślach może co macie jeszcze? Możecie mieć myśl, że wieczorem co niektórzy chcieliby się z kim spotkać, bo to drzewo pokazuje nam taki czas, wczesny wieczór, ale zanim słońce zajdzie, to taki dosłownie wczesny wieczór, to może chyba, że ktoś gdzieś chce wyjść, to może ta karta nam jak najbardziej pokazywać. Niektórzy mogą myśleć o sobie powyżej 50, ale to pewnie dla starszych osób, ponieważ karta drzewo to też pokazuje o kimś powolnym, czasami na wózku inwalidzkim, ale to ponad 50 lat. To co niektórzy mogą myśleć o takich rzeczach? Niektórzy mogą myśleć o zdolnościach paranormalnych, o jakiejś ezoteryce, filozofii, takiej o medytacji. Wiecie co, w drzewie to tak niekoniecznie, żeby coś na miłość, na siłę mówić, to raczej w waszych myślach tak trochę inaczko, w sercu raczej jest taki konflikt, a w myślach to tak jakbyście może chcieli uzdrowić się z tego, bo to też, wiecie, pokazuje to takie uzdrowienie, bo drzewo jest takie silne, tak? To może w tym kierunku w myślach wam idzie. I kochani, tutaj marzenia. Widzę, że marzenia tu macie bocianki. To jakby nie było, to chcielibyście może nowego gniazdka, może po prostu niektórzy by chcieli się wyprowadzić skądś tam i zacząć jeszcze raz, ponieważ bocianek wyjął gniazda. Niektórzy może po prostu mają myśl, że czas tu już taki, żeby spłodzić dziusia, bo to też po to wyjął tego gniazda. Niektórzy może by chcieli gdzieś wyjechać, wyprowadzić się, przenieść w ogóle. Może niektórzy wiosną, to tak jak bociany, wiosną zamierzają, takie silne miesiące, to jest luty, marzec, może mają coś zamiar właśnie zrobić, takie wow, gdzieś wyjechać za granicę, czy cokolwiek. Przeprowadzkę, powiem, bo przeprowadzka to jest silna, niektórzy marzą po prostu o przeprowadzce. O wyprowadzce, o przeprowadzce. No, tak jak tam też Wam mówiłam, o zmianie miejsca pracy też mogą niektórzy marzyć. To mało tak miłośnie, no. Może tak naprawdę wy siadacie jak do karty, myślicie o miłości, a w życiu po prostu prywatnym myślicie o innych rzeczach. Nie tak fuku, miłość, 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 jak zahipnotyzowani. Po prostu tu w ogóle nic mi nie pokazuje takiego. Kochani, wiecie? I co tu mamy na siłę robić? I tak, kotki. 32 to jest księżyc. Co wy czynicie przy księżycu? Tylko najlepsze to jest to, że księżyc nie jest negatywną kartą w Lenormand. To nie możemy tak czytać, że macie jakieś sekrety. Żeby to był tarot, no to już by nie było tak ciekawie. A przy tych kartach to księżyc jest dobry, powiem wam. I co wy po prostu czynicie? Wy czynicie dobro. W ogóle próbujecie jakoś tak, żeby osiągnąć sukces w czym cokolwiek robicie. Czy to w życiu prywatnym, czy no niech to będzie w tym miłosnym, bo tu można, tu do miłość. Tu, wiecie co, niektórzy tak powiem. W sercu mają po prostu konflikt, może się po prostu z kimś pokłócili, mają ciche dni. Myśl o tym, żeby to poprawić po prostu. A niektórzy mogą myśleć o wyprowadzce, o przeprowadzce, o wprowadzeniu się do kogoś. No w tym kierunku można by było, wiecie. I na poziomie tego, co wy czynicie w ogóle w tą stronę, to powiem wam, że macie głębokie, silne uczucie przy księżycu, bo księżyc pokazuje bardzo silne, głębokie uczucie i więź duchową, wiecie? Naprawdę więź duchową i to bardzo silno tako. To wasze w sferze uczuć to takie klimaty właśnie bardzo ciekawe. Dosłownie takie jak bratnie dusze. Kochani, taka bardzo wielka nadwrażliwość, gdy myślisz o tej osobie, i po prostu czujesz czasami, co ona robi. Silna taka więź duchowa to jest bardzo... W takim razie, jeżeli my pytamy, co wy czynicie, to po prostu może ta osoba na to wie, albo wy macie świadomość, że to jest dla was taka... To jest może być trudne czasami, ale takie silne, macie silne przyciąganie na poziomie dusz właśnie. Nie chemia, tylko tak co innego. Tu takie... Mam takie przeczucie, kochani. A co wy ukrywacie? I u was jest karta listu. Mógł ktoś dostać jakieś zawiadomienie? Czy może po prostu wy ukrywacie jakąś wiadomość? Bo list to też pokazuje wszystkie wiadomości, jakie tylko mogą być.
i pokazuje jeszcze niepewność list, tak jak przedtem mówiłam, tak? Że wy ukrywacie, że wy nie jesteście pewni tego związku lub nie jesteście pewni swoich uczuć, lub nie jesteście pewni tej osoby, lub nie jesteście pewni w ogóle, czy chcecie tego, bo list tak samo pokazuje, kochani, niepewność. To u was. U tej osoby, kochani, u tej osoby w sercu jest mężczyzna. To tak by wyglądało, że jeżeli ktoś pytał o mężczyznę, to ten mężczyzna sam siebie ma w sercu, znaczy, że sam siebie kocha, no i bardzo dobrze, i tak trzeba. Albo kocha innego mężczyznę, no by nam je w sercu, ma mężczyznę, no ciekawe. Powiedzcie, że nie ciekawe, ja uwielbiam takie sytuacje. No i kobieta, to łatwe by było, tak? Jeżeli pytacie o kobietę, to ta kobieta ma was w sercu. Was, tak, bym powiedziała. I tak, zaraz dojdziemy do tego. Ta osoba, którą tutaj pytacie, ona w sercu jeszcze oprócz tego, że ma samo siebie, to wiecie dlaczego może mieć samo siebie? Powodu tego, że ta karta pokazuje nam poczucie bezpieczeństwa. Zawsze właśnie. Mężczyzna to jest poczucie bezpieczeństwa, jego silne ramię, tak? To ta osoba chciałaby w sercu mieć poczucie bezpieczeństwa właśnie. Stałego partnera. Właśnie dla kobiet to jest... dla mężczyzn, którzy pytają kobietę, to ta wasza osoba chciałaby mieć stałego partnera i chciałaby męża mieć. W sercu ma. Czasami w sferze uczuć mężczyzna, szczególnie on, to pokazuje właśnie takiego macho, wiecie, macho i taka typowa męska energia i takie pożądanie. To tu by każdy musiał do siebie co chce wziąć, ponieważ tak dużo właśnie takich, pokazuje czasami mężczyznę z klasą bardzo zadbany. To tu ktoś ma w sercu tak, albo ktoś bardzo o siebie dba i dla niego ważna jest teraz... jakiego ludzie oceniają, bardzo dba o siebie to mężczyzna lub kobieta po prostu ma w sercu takiego mężczyznę zadbanego, bo to dwie strony, bynajmniej jakby nie było, tu jest mężczyzna w sercu, jego nie można zmienić. Nie da się go po prostu zmienić, on musi tam być. Na poziomie myśli, kochani, tu jest kosa. No i tu na poziomie myśli u tej osoby to jest troszeczkę przerażające, ponieważ ona by chciała ta osoba coś odciąć. I teraz tak, co ona mogłaby chcieć odciąć? Bo kosa, powiem wam, że przycina gwałtownie. To jeżeli wy pytacie o kogoś, kto jest w związku, to powiem, że ta osoba chce odciąć kogoś już, z kim jest. Dla was. A jeżeli widzicie, że ta osoba po prostu nie jest koniecznie zainteresowana wami, to ona chce tą relację odciąć. I to, kochani, wiecie co? Bez, w ogóle bez żadnego takiego, może nie to, że lęku, ale bez wahania, zdecydowanie, po prostu jednym ruchem. Ona ma to w myślach, chciałabym, żebyście o tym widzieli. W myślach może jeszcze być, wiecie, żeby tu dużo jest rzeczy, kosa pokazuje, ale reszta są raczej takie o zdrowie, o takie różne rzeczy. Przeważnie kosa właśnie pokazuje coś o cięcie. Tutaj szczególnie takie bardzo silne jest. No i tak. Tu ta karta, ta sama na poziomie co tej, macie w marzeniach podobnie, tak? Tu jest zawinięcie, zbudowanie wspólnego gniazdka, a ta osoba po prostu ma w marzeniach nowy początek, bo tu jest karta akurat jeźdźca, to jest nowy początek. To czyżby jednak byście chcieli razem między sobą ten początek, osiągnąć coś razem, teraz widzę, to może po prostu ta osoba chce coś odciąć z przeszłości i ona chce z wami, a wy z nią. Spójrzcie, że marzenia macie podobne. To taka osa jednak by wyglądała, że... Przepraszam, gardło mi zachrypło, nie wiem, moje picie. Na mnie w marzeniach ta osoba ma po prostu chęć stworzenia czegoś nowego, pójść po prostu w nową drogę, zostawić wszystko, co było i... chciałaby, żeby pojawiła się właśnie ta taka nowa sytuacja lub jakaś osoba, która by zabrała z miejsca, w którym ona jest, ona by chciała odciąć swoją przeszłość w tym, czym żyje, teraźniejszość nawet bym powiedziała, i ona po prostu by chciała pójść w nowe. Od dawna zanosi się z tym zamiarem i ona by chciała, żeby coś sprawiło dla tej osoby przyjemność. Co ona
co czyni jakby w tym kierunku, można było powiedzieć, co niektórzy może po prostu pokazują, że chcieliby związku, dom, razem zamieszkać, bo to jest karta domu, tak? Chcieli po prostu, by żeby coś razem stworzyć, pokazuje, jacy są, jeżeli macie, na przykład macie dzieci, to taki mężczyzna może przyjść i pokazywać, jaki on dobrym jest tato dla waszych dzieci, wiecie, ojczynem, tak? Ponieważ tutaj w tej karcie no, jest pokazane, że jest chęć właśnie takiego pokazania się z tej strony, że się chce mieć rodzinę, dom. I ta osoba właśnie to czyni. Lub może zbierać pieniądze na zbudowanie domu, lub chce coś wynająć, lub się wyprowadzić. No wszystko coś jest związane po prostu z domem, kochani, dla was. To osoba coś czyni związane z domem. Albo się wyprowadzić od rodziców, albo wyprowadzić się od jakiegoś partnera, albo coś zakończyć, iść na swoje, no coś z domem. I co? Dla was to myślę, że to będzie najważniejsze, co ta osoba ukrywa. W karcie ptaków, co ta osoba ukrywa właśnie dla was, to powiem, że ona może ukrywać to, że jest zmienna. No oczywiście to nie wszystkim, to już nie od razu nie przyjmujcie. Nie stała w ptakach. Może ukrywać, że obrażona jest na was, jeżeli jesteście w jakiejś tam znajomości, tak? Bo tu, co niektórzy może tak być, ponieważ wy w sercu macie tu takie, takie właśnie jakbyście skłóceni byli z tą osobą, a ona ukrywa, że jest obrażona na was, ponieważ karta ptaków pokazuje dąsy. Właśnie, że ktoś na kogoś się dąsa i płacze, i łzy. To ta krowa, ta osoba może ukrywać po prostu, że za wami płacze, że się obraziła na was, że właśnie jest zestresowana, nerwowa w związku z tym, co się dzieje, że jest niespokojna, takie właśnie humorzaste, bo ptaki są i humorzaste, tak? Takie roztrzepane. Powiem, że takie rzeczy ukrywa. Nic złego. Naprawdę nic złego. Takie o nowości. Teraz, kochani, to widzę, że u was to jest bardzo proste. To jest kobieta, to jest mężczyzna, wy, on, albo on, wy, on, wy, jedno i to samo. I między wami tajemnice. Tu jest niedopowiedziane coś. Tu nie ma szczerości, tu jest dużo rzeczy ukrytych między wami. Kochani, jak wy nie powiecie sobie tego, to zobaczcie, jakie niefajne karty na przyszłość są. Ponieważ karta myszy to w ogóle jest negatywna karta. Ona pokazuje, jak coś niszczy dom, jak coś niszczy. Jeżeli wy się tu nie pogodzicie, dla tych, co w związku są, tak? Ta osoba na przykład, która zwiniła, nie przeprosi, tej zostanie tutaj w sercu taki konflikt, ból, ta będzie taka obrażona, to powiem wam, że przy myszach to może być tak, że taka jakaś bieda, ale może to być bieda niekoniecznie, wiecie, związana z pieniędzmi, pracą, ale nawet bieda uczuciowa, że ktoś się czuje zaniedbany, czy cokolwiek, że może zniszczyć rodzinę. Powiem wam, że przy myszach. Może w ogóle. Tu przy myszach nawet można by było powiedzieć, że kradzież, strata, to ktoś mógłby kogoś stracić w związku z w takim sensie, że tu jest lis. Ktoś by mógł tę osobę jakby ukraść od was. To, że się nie bójcie, że stracić w jakiś... Nie. Chodzi o to, że tu jest jakaś przebiegła osoba jakby waszej przyszłości i ta osoba będzie chciała może poderwać tą waszą osobę. Ponieważ jakby nie było, w karcie myszy jest kradzież. No, przeważnie się kojarzy z kasą, nie? No ale można i ukraść kogoś. Czemu nie można? Porwać. Robię. Nie, on nie porywał. Bynajmniej powiem wam, że tu są jakieś ukryte w myszach problemy. I tu jest u was na przyszłość. I tu też są tajemnice. Tu nie jest za fajnie. Jakiś taki stres, zmartwienia i tutaj lis się pokazuje. A lis jakby nie było, to jest ktoś fałszywy, przebiegły. To u was, powiem, jakby nie będziecie szczerzy, jeżeli jesteście w związku lub zamierzacie być w nim, to dla was koniecznie jest zrobić, żeby ta książka była otwarta, żeby jej po prostu między wami nie było. No bo tu w takim razie to się potoczy. To jest. Teraz macie ze mną ten moment, żeby po prostu to zrozumieć. Albo otworzycie tę książkę, będziecie z sobą szczerzy, spojrzycie jeden na drugiego. Kurczę, nawet się nie da tych kart zrobić, zobaczcie. Nie da się, bo ten siedzi tyłem, jakby się nie położył, to ktoś jest tyłem. No dobra, to musi stać się taką. Albo będziecie dla siebie szczerzy, albo to po prostu może w złym kierunku pójść, kochani. Naprawdę. Bo lis przynosi zawsze kłamstwa. A niedomówienia i kłamstwa to jest blisko.
No, słońce. Wy tu się zastanówcie, czy dla was ta osoba jest ważna, ponieważ tutaj jakby nie było, trzeba by było nad tym popracować. Nie picie. Siam za chrypą. Dobra, kochani, no. I nie dziwię się, że on tak klęczy i beczy. A powinien. Coś tu na diabła ktoś narobił. Dobra, kochani, teraz ta ostatnia z tym wykrzyknikiem w sercu mojego autorstwa. No i zobaczmy, co dla tej ostatniej kategorii. Układ partnerski dla tych, którzy wybrali tą talię. Trzecią. Zobaczymy, co u was, kochani. Co w waszym układzie. Bardzo bym prosiła, żeby jak na największej liczby osób. No tu, kochani, jest mężczyzna. Mężczyzna, myślę, że mężczyzna kocha tutaj w tym układzie. Mężczyzna kocha. Mężczyzna kocha. Mężczyzna kocha. Znowu nie chciał się położyć na stół, nie chciał się odczepić. Mężczyzna kocha. Pierścionek. Mężczyzna chce zaręczyn. Mężczyzna chce związku. Na tych wszystkich, którzy wybrali osobę. Matko Święta. Mężczyzna marzy o was. O, kochani. Bardzo bym prosiła. To jest tak, ty, osoba pytająca po tej stronie mojej. Bardzo proszę. Wy, osoba pytająca. Co macie w sercu? Co macie na poziomie myśli? A co u was tako? Widzicie, jak ten facet chce dobrze? O, kochani. O kurczę, o kurczę. No tu ciekawy rozkład. Jakby nie było. Patrzcie, ten pierścionek w sercu. Mówię wam, że ta osoba chce z wami, a wy nie chcecie. Co to ma być w ogóle? Ajajaj, się pogniewam. Siuś tam. Boże, opatrzcie, gwiazda. Mówię, że ojej, no karty są jak najbardziej piękne. Znaczy w sensie prawdziwe, mi to się kojarzy piękne. Są bardzo, bardzo prawdziwe. Bardzo. Dobra, kochani, tu po tej stronie wy jesteście, po tamtej stronie jest wasza osoba, a tu jest wasza ta znajomość, ta wasza relacja. Wy macie w sercu myszy. To wy trochę uważajcie. Kochani, przed chwilą myszy omawialiśmy. Myszy to są straty. Wy w sercu macie po prostu jakieś zmartwienia. Może już nie na wszystko tam... Czekajcie, wam pokażę te myszki. Myszy w sercu, może po prostu wyczujecie stres przed czymś, ok? Może martwicie się i w sercu po prostu macie jakieś ukryte problemy i się nimi martwicie przy myszach. Może ktoś wam złożył oszukańcze przyrzeczenie lub wy złożyliście oszukańcze przyrzeczenie dla kogoś. Może w sercu czujecie, że ktoś was chce... w jakiś chciwy, przebiegły sposób oszukać? Jakiś spryt czujecie, czy coś? Takie, bynajmniej, kochani, nie za bardzo fajne uczucia. Niektórzy, powiem, mogli utracić pracę. To w tych w myszkach. I tak, na poziomie głowy, no, niektórzy naprawdę mogli utracić pracę lub rodzina im się rozwaliła w myszach i są zrozpaczeni. Może po prostu jakiś związek wam się zakończył, kończy się coś, lub jeszcze rozpoczęcie po jakimś związku, ale to ja nie czuję, że z tym, to chyba jakiś inny związek. I tak, kochani, w myślach macie trumnę. To w myślach, jeżeli jest trumna, to pokazane jest, że po prostu może wy przechodzicie jakieś chwile zwątpienia, depresję, bo czasami można powiedzieć, że nie myśli trumny, to od razu się nasuwa właśnie taka samotność. No niektórzy mogą być bezrobotni, bo wiecie co, kochani, naprawdę, przy myszach i przy trumnie, tutaj strata praca, tu jest bezrobotność chciałam powiedzieć, tu jest bezrobocie. Może być przy trumnie separacja, rozstanie. To ja widzę, że większość albo straciła pracę i jest bez pracy, albo straciła związek i jest w separacji, albo się z kimś rozstała. Jest samotna i bezrobotna. Ma zmartwienia w ogóle, depresja w myślach. No, w myślach, kochani, nie fajnie tutaj właśnie w tym. I tak. Tutaj z tej strony są marzenia. W marzeniach jest, żebyście chcieli dostać jakąś wiadomość, kochani. Marzycie o wiadomości, może o tej nowej osobie.
I tak, co wy czynicie w tym kierunku? Wy w tym kierunku, tutaj jest karta księżyca. Jakie wy możecie mieć poczynania w księżycu? Bo tu, tak jak mówiłam, to są karty dobre. W księżycu tu nie ma żadnego nic tam ukrywania. To może po prostu, co wy możecie poczyniać? Jakoś dobre wiadomości dla tej osoby ślecie, ponieważ księżyc to też mówi nam o dobrych wiadomościach. Wy może na odzew czekacie, ponieważ marzycie o tym, tak? A wy może coś ze swojej strony robicie dobrego, bo księżyc pokazuje właśnie dobre wiadomości, ogólnie powodzenie w danych sytuacjach, to wy coś robicie w tym, w takim właśnie w tym kierunku, albo jakby, żeby to jakieś uczucie było bardzo głębokie i silne. I to właśnie wy robicie coś takiego, żeby nawiązać tą więź duchową z tą osobą, o której myślicie. To jest z waszej strony, kochani. A co wy ukrywacie? I tutaj jest karta serca. Niektórzy mogą ukrywać to, że są w związku, że kogoś mają. Niektórzy mogą ukrywać, że chcą związku z tą osobą. Po prostu dla tej osoby nie powiedziały, ponieważ to jest, kochani, to, co wy ukrywacie, i tu jest właśnie karta serca. Może po prostu dla tej osoby nic nie powiedzieliście, co do niej czujecie. To wszystko jest skryte, to wszystko jest tajemnicą. Niektórzy mogą ukrywać młodego mężczyznę, bo to karta serca to jest właśnie, zwróćcie uwagę, że to jest Jopek, tak? To jest młody mężczyzna, uczciwy, hojny. To niektórzy też, jakbyśmy czytali jako karty klasyczne. Niektórzy mogą ukrywać jakąś przygodę romantyczną i lub że ukrywają, że ta przygoda jakaś w ich życiu, chcieliby, żeby to się przyistoczyło w stały związek, to też mogą ukrywać. To są takie właśnie różne rzeczy. A to jest z waszej strony, to wy sami wiecie, co wy tam ukrywacie. Dobra. Ta osoba, o którą wy teraz pytacie, ta osoba w sercu ma chęć związku. Ponieważ z poziomu serca ma pierścionek, to ona chce po prostu związku z wami. No przecież z wami, dla was to robię, tak? Ona chce po prostu, żebyście weszli w stały związek, może chce małżeństwa nawet, może zaręczyn. Chciałaby, żebyście się na wieczność połączyli, albo przynajmniej na 7 lat. Nie, serio, bo pierścionek tak mówi, 2 plus się 5, 7. I tak, kochani, następną kartą to są myśli, to jest tu na górze, to jest ogród. Karta ogrodu to ona myśli, że ona chciała po prostu by z wami się spotkać. To jest miejsce publiczne, może ona by chciała po prostu was zaprosić na wesele, na randkę, może gdzieś do parku, do lasu, naprawdę do ogrodu. W jakieś takie miejsce, gdzie mogłoby te uczucie się zrodzić, gdzie by było w miarę romantycznie, ponieważ ogród pokazuje właśnie rodzące się uczucie i ona ma to w myślach, może